Otwieram 29. Otwieram 29. sesję powiatu, Rady Powiatu Bartoszyckiego. Jak widzicie Państwo, radni dzwonią, bo, ale już w tej chwili jest wszystko w porządku, także możemy już przystąpić do głosowania. Szanowni Państwo, sesja 29. została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu Bartoszyckiego celem uchwalenia jednej w zasadzie uchwały, która to uchwała dotyczy zakupu kontenera przystosowanego do pobierania wymazów i w związku z tym ta sesja po prostu musiała być pilnie zwołana i w jak najszybszym terminie, i dlatego ją dzisiaj zwołaliśmy. Szanowni Państwo, porządek obrad, spróbujmy sprawdzić w tej chwili kworum, czyli bardzo proszę nacisnąć aplikację kworum. I sprawdzamy w tej chwili, kto jest, a kogo nie ma. W tej chwili jest 12:13. Już też dzwonił, że jest obecny, ale... Jeszcze czekamy, jeszcze raz, dwa, trzy, trzy. Krzysztof Marcin też dzwonił właśnie, że jest. Czterech radnych jeszcze się nie zalogowało. Jest, już jest pan Marcin Krzybisz. 14. Nie jest zalogowany jeszcze pan Pająk, pan Kurak i pan Hilmanowicz. Dobrze, obecnych jest 14 radnych. Stwierdzam zatem, że sesja dzisiejsza jest zwołana, czy jest prawomocna, czyli możemy podejmować prawomocne uchwały. Proponowany porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Powiatu Bartoszyckiego wygląda następująco. Otwarcie obrad, punkt pierwszy, otwarcie obrad 29. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dwa, stwierdzenie prawomocności obrad. Trzy, ustalenie porządku obrad i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2020. Już mówiłem, to chodzi o pieniądze na przepraszam bardzo za to telefon, ale to radni po prostu dzwonią, coś podjęcie uchwały, już mówiłem, i zamknięcie obrad 39. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Przystępujemy do przegłosowania porządku obrad. Kto z panów radnych jest za przyjęciem właśnie takiego porządku obrad, jaki państwu przedstawiłem? Kto jest za, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? Jeszcze pan Grzegorz Mucha, który dzwonił przed chwilą do mnie. Panie Grzegorzu, pan mnie na pewno słyszy i widzi, więc bardzo proszę zagłosować. Jest, dobrze. 14 osób jest za tym porządkiem obrad, który przedstawiłem. Wobec tego przechodzimy do podjęcia uchwał w sprawie. Przeczytam uchwałę. Uchwała numer 39/152/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 9 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020. Na podstawie artykułu i tak dalej, i tak dalej. Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zmienia się plan wydatków powiatu zgodnie z załącznikiem nr 1. Dwa, wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 97 299 727 zł i 35 groszy. A wydatki bieżące w wysokości 78 854 zł, przepraszam, 78 854 zł, 1493 zł 77 groszy. Nieprzyzwyczajony jestem do takich wielkich cyfr. B. Wydatki majątkowe w wysokości 18 445 233 zł i 58 groszy.
3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 9 października 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pozwólcie Państwo, że przeczytam jeszcze uzasadnienie, ono jest stosunkowo krótkie. Tworzy się zadanie inwestycyjne pod nazwą zakup kontenera biurowego służącego jako mobilny punkt pobrań wymazów w celu testowania na obecność wirusa SARS-CoV-2 w wysokości 30 tysięcy złotych. Środki przeniesiono z zadania pod nazwą prace modernizacyjno-budowlane pomieszczeń piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych, naprawa terenu utwardzonego wokół budynku z wykonaniem nowych opasek przy ulicy 11 listopada 7. Wszystko mam nadzieję, że jest jasne. Możemy chyba przystąpić do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem przeczytanej przeze mnie uchwały? Proszę, kto jest za, kto jest przeciw, a kto z panów radnych się wstrzymał? Jeszcze czekamy. Jedenastu radnych na razie jest za, już jest 12. Jeszcze czekamy na pana Zduniuka i pana Przybysza. Ale już z tego wynika, że uchwała będzie przyjęta, bo już jest większość. Poczekamy jeszcze. Jeszcze chwilę poczekamy. Jest pan Przybysz, jeszcze pan Ryszard Zduniuk. Jeszcze czekamy na pana Ryszarda. Może wystarczy z tego czekania. Trudno. Będziemy traktowali, że pan Ryszard po prostu nie brał udziału w głosowaniu w tej sytuacji, bo to nie zmienia sytuacji. Stwierdzam wobec tego, że 13 radnych głosowało za uchwałą. Wobec tego stwierdzam, że Rada Powiatu uchwałę przyjęła. Porządek obrad został w tej chwili już jakby zrealizowany, ale pan starosta prosił jeszcze o głos. Chciałby dwa słowa powiedzieć. Dlatego panie starosta, bardzo proszę. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, Wysoka Rado. Szanowni państwo, ja po prostu z tego miejsca chcę przypomnieć państwu, że od jutra, od dnia 10 października nasz powiat jest strefą czerwoną i obowiązywać będą w naszym powiecie wszystkie obostrzenia dotyczące właśnie strefy czerwonej. Ja tylko przypomnę o tych trzech najważniejszych i podstawowych, które powinny nas obowiązywać bezwzględnie. Mianowicie o tym, żebyśmy chodzili w maseczkach, które zasłaniają i usta, i nos. Ja po prostu zademonstruję fizycznie, jak to powinno wyglądać. Czyli tak powinniśmy wyglądać, nie może to być tak, nie może to być tak. Za te wszystkie, że tak powiem, nieprawidłowe używanie maseczek będą oczywiście no kary. W pierwszej fazie policjanci będą oczywiście upominać, a tych takich mniej pokornych będą po prostu już wtedy karać mandatami. Także ja o tym chcę bardzo tutaj mocno przypomnieć. Druga kwestia to jest dezynfekcja rąk. Też przypominam, że warto to robić bardzo często, dlatego że to rzeczywiście zapobiega roznoszeniu tego wirusa. No i trzecia sprawa, a właściwie może pierwsza, to jest zachowanie tego dystansu społecznego. Mówimy tutaj o minimum 1,5 metra
jednej osoby od drugiej, ale dobrze byłoby, gdyby to było około 2 metrów. I to są takie te trzy najbardziej podstawowe elementy, które zachowując, będziemy mogli się ustrzec od szerzenia tej pandemii, od rozwijania się właśnie tej COVID-19, nie tylko w naszym powiecie, ale myślę, że w całym naszym kraju. Odpowiedzialność za to spada tak naprawdę na nas wszystkich. I właściwie w tej chwili już, zgodnie z opiniami wirusologów, epidemiologów, to od nas samych, od społeczeństwa naszego zależy, czy tę pandemię powstrzymamy, czy te liczby, które Państwo obserwują często na pewno i na ekranach telewizorów, ale też w radio czy w internecie, będą się zwiększały, czy też zatrzymamy to. Dlatego apeluję tu raz jeszcze o rozsądek, o to, żeby przestrzegać wszystkich zasad, które można znaleźć na stronach internetowych, na stronach sanepidu, dotyczących czerwonej strefy. Od jutra jesteśmy w czerwonej strefie. I proszę o tę ostrożność naprawdę wszystkich, bo przyszły tydzień, myślę te 10 dni, będzie tutaj bardzo mocno ważyło na tym, co dalej z naszym powiatem. Także raz jeszcze serdecznie proszę, nie lekceważcie, bo wirus dalej jest aktywny, działa i jak Państwo widzicie, wystarczy troszkę lekceważenia sytuacji, bliższych kontaktów, szczególnie jeśli chodzi o wesela, rodzinne przyjęcia i tak dalej w restauracjach i już efekt murowany, to znaczy czerwona strefa. Także raz jeszcze proszę o rozsądek, o cierpliwość, o wyrozumiałość, o jak najmniej kontaktów w środowiskach zagęszczonych, krótko mówiąc. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu staroście. Ja oczywiście również się przyłączam do tego apelu. Chciałbym powtórzyć DDM, czyli dezynfekcja, dystans, maseczka. Trzy zasady, o których powinniśmy pamiętać, a dzięki temu mam nadzieję, że epidemię jakoś tam zwalczymy. Życzę Państwu wszystkim zdrowia i żebyśmy po prostu przestrzegali tych zasad. Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 29. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo.